Ja przyjechałam tutaj z jednym nastawieniem, z jedną myślą, że mam skoczyć więcej niż 190, bo tak się czułam, tak wynikało z treningu, no i po prostu wiedziałam, że to są zawody ostatniej szansy. Zostało mi tylko, no dzisiejsze nie, już tylko Mistrzostwo Polski, żeby powalczyć o przyzwoity wynik, który mi na kwalifikacje na Mistrzostwa Europy. Jestem bardzo rozczarowana. Naprawdę tak dobrze nie czułam się dawno. Chyba tutaj rok temu w Atlas Arenie. Tamten sezon był dla mnie fatalny, no i ten zaczął się tak samo fatalnie. Naprawdę dobrze mi się weszło w konkurs. Robiłam to automatycznie, tak jak mam zakodowane. To były dobre skoki. Trochę wytrąciłam się na wysokości 188, bo tak byłam skupiona na tym moim wykonaniu skoku, że nie zobaczyłam, że skosia jest zamknięta. Może trochę moja wina, dużo mnie to kosztowało, ale dobrze się czułam, dlatego postanowiłam przenieść tą poprzeczkę na 191. No nic, no zostało mi Mistrzostwo Polski, na razie walczę. Błąd techniczny decyduje o tym, że nie skaczę tak wysoko, jak powinnam skakać. Wykonuję na dwóch ostatnich krokach błąd i on mnie wrzuca w poprzeczkę. Staram się to poprawić, ze startu na startu jest coraz lepiej, no ale niestety no, na wyniki to na razie się nie przekłada. Bo moim celem na te dwa najbliższe starty było zbliżenie się, chociaż jeżeli nie minimum, to zbliżenie się do niego. Dlatego tak walczyłam dzisiaj, dlatego przeniosłam tą poprzeczkę. Jestem naprawdę rozczarowana tym, co się dzieje na skoczni w moim wykonaniu, bo 184 czy 188 to były wysokości, od których ja zaczynałam konkursy. We'll be right back.